Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Od Zera do PPL-a na kanale Captain Speaking KR Klubu Warszawskiego. Witamy w odcinku, na który wszyscy czekaliśmy, czyli lądowanie. Jest to jeden z najtrudniejszych elementów stanowiących cały lot. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, pewnie nie wyjdzie, ale postaramy się. Zapraszamy serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam to, na co wszyscy czekacie zapewne, czyli lądowanie. Być może uda się wylądować. Dzisiaj jesteśmy w dolocie do punktu Zulu na Bemowie. Jest to dość specyficzny krąg, właściwie najciekawsze lotnisko w Polsce. Z powodu tego, że krąg jest bardzo duży, ruchliwy i musimy zachować naprawdę szczególną ostrożność, prawda? Dokładnie tak. Gdzie jesteśmy? Gdzie się znajdujemy? Dolatujemy od północnego wschodu. Dużo ruchu tutaj dolatuje od południa, ale także od północy, od strony Motlina, także w każdym kierunku musimy się rozglądać. Tak, cały czas prowadzimy obserwacje na zewnątrz. Przed włączeniem się w krąg już chcemy widzieć, czy coś tam w tym kręgu może leci, czy też nie. Posłuchujemy korespondencji, czy ktoś tutaj nie dolatuje również do tego punktu. Aktualnie jest cisza, więc być może będzie tak, że będziemy tylko my. Wiesz, gdzie znajduje się punkt Zulu? Punkt Zulu znajduje się nad torami, ale kiedyś chyba był w innym miejscu. Tak, punkt Zulu to jest przecięcie, czy tam skrzyżowanie torów z trasą S8, a kiedyś znajdował się tam, gdzie komin na Żeraniu. Jednak doszło do katastrofy, gdzie samolot włączający się do kręgu w słabej pogodzie uderzył w komin. Punkt Zulu został przeniesiony w bezpieczną odległość od komina. Ale mimo wszystko łatwo go znaleźć, patrząc na komin. Tak jest, jesteśmy, zgłaszamy się, jesteśmy coraz bliżej, zgłaszamy się. Sierra Papa Tango Papa Fox w dolocie do punktu Zulu, przejdziemy na Babice informacje 1980 Diego. Tango Papa Fox, dziękuję, do usłyszenia. I przełączamy się na Babice informacje 119-180, nasłuchujemy, jak tam wygląda ruch. Babice informacje Sierra Papa Tango Papa Fox w dolocie do punktu Zulu, prośba o warunki do lądowania. Sierra Tango Papa Fox, Ludowice, informacja, witam w użyciu pas 28, ciśnienie 10-13. Jeden samolot cruiser wykonujący loty po kręgu, aktualnie wchodzi w pozycję prawy z wiatrem do pasa 28. Obserwujemy. Ruch obserwujemy 10-13 i zgłosimy w kręgu Sierra Papa Tango Papa Fox. Sierra Papa Golf Bravo November Traffic Information, AT3 joining traffic pattern from Zulu Point. Tak więc jest to lotnisko niekontrolowane, zachowujemy własną separację, ten samolot znajduje się po naszej prawej. Oczywiście statek powietrzny lecący po kręgu ma pierwszeństwo. Jeżeli mielibyśmy mu zalecić drogę, czy w tym wypadku powinniśmy mu ustąpić. Ale wydaje mi się, że uda nam się zmieścić przed nim. Też mi się tak wydaje. Copy, czyli pod final. Dobrze jest załączyć światła do lądowania. Będąc już w kręgu. Lądowanie będzie składało się z kilku faz, czyli robimy podejście, wyrównanie, wytrzymanie, przyziemienie i dobieg. Pamiętasz, kiedy kończy się lądowanie? Po zatrzymaniu statku powietrznego. Dokładnie, lądowanie kończy się po zatrzymaniu, a niektórzy nawet mówią, że lądowanie kończy się pod hangarem. Sierra Papa Tango Papa Foxtrot i jesteśmy już w kręgu w trzecim. Przyjmij zgłoś prosto. I zgłosimy prosto Sierra Papa Tango Papa Foxtrot. Wszystko będzie działo się relatywnie powoli. Na początku wam będzie wydawać, że jest to dużo rzeczy naraz, jednakże da się to wszystko opanować. A co Sebastian? No, przygotowujemy się do zniżania. Tak naprawdę musimy wykonać kilka czynności. Pierwszą jest zdjęcie mocy, włączenie pompy paliwa, potwierdzenie się, że mamy światło do lądowania, włączenie podgrzewu, rozpoczynamy zniżanie. Poniżej prędkości wysunięcia klap, czyli 80 węzłów, możemy zdjąć klapy 15, speed check, klapy 15. Kontynuujemy zniżanie. Tak, ten krok na Babice jest dość specyficzny, pokażemy wam też krąg na innym lotnisku. Na zniżaniu monitorujemy też parametry silnika. Prawdopodobnie będzie trzeba zamknąć zasłonki. Tak jest. Na większości samolotów będzie trzeba zamknąć zasłonki z wyjątkiem bardzo ciepłych dni letnich. I wychodzimy powolutku na prostą. Pamiętamy, że dobre lądowanie zaczyna się od dobrego podejścia. Jeżeli parametry są w normie, lądujemy. Jeżeli nie, to zawsze możemy odejść na drugi krąg. Sierra Papa Tango Papa Fox od prosto 28 pełne lądowanie.
Sierra Papa Tango, Papa Foxtrot, wiatr, cisza, pas 28, do lądowania. Mamy prędkość, dajemy klapy maksymalne, wytracamy prędkość, poprawiamy ścieżkę podejścia. Jesteśmy ciut za wysoko. Czyli co, trzymamy prędkość i mocą regulujemy sobie zniżanie. Dokładnie tak. Na prostej, krótka checklista, czyli klapy, podgrzew, pompa, światło, najważniejsze rzeczy, wszystko mamy włączone. Patrzymy, co się dzieje na zewnątrz, pas jest wolny. Pomimo tego, że było to zgłoszone, musimy mimo wszystko zachować ostrożność i własną separację. Sierra Papa Golf Bravo November turning final, runway 28 for touch and go. Antenia approach number 2. Good evening, number 2, Golf Bravo November. Staramy się trzymać centralną. Uważamy na prędkość. Zapisy informacja, Sierra Papa Romeo Alfa Mike, w zlocie do punktu Foxtrot i do lądowania. Wyrównanie. Wytrzymanie. Trzymamy. Samolot zacznie opadać. Przyziemienie. I dobieg. Staramy się opuścić w miarę sprawnie, żeby tam kolegi z tyłu nie zablokować. Ale też nie damy się zagonić. I po dobiegu łączność Mawica Radio 122 przy zrobieniu. Najpierw lecimy, potem będziemy opowiadać. Jak zjedziemy z pasa, to będziemy odpowiadać na korespondencję. Sierra Papa Tango, Papa Foxtrot. Pan dzwoniony, Sierra Papa Tango, Papa Foxtrot. I Babicie Radę 122 305. I 122 305, Sierra Papa Tango, Papa Foxtrot. Jesteśmy centralnym, możemy w tym momencie wyczyścić samolot, czyli chowamy klapy, wyłączamy światła strobe, światła do lądowania, podgrzew. Wykołujemy tu pasek trawiastego. Tak, i tak jak w tej sytuacji widzieliście, nie dajemy się poganiać. Pan zwierzy, czy tam z informacji na dobiegu jeszcze przekazuje nam informacje jakieś tam. Nie dajemy się poganiać, zjeżdżamy z pasa, dopiero wtedy mówimy, tam dawaj, czy tam słuchamy. Przechodzimy na Mawice Radio 122305. I... Troszkę masz duże obroty. Mawice Radio, Sierra Papa Tango, Papa Foxtrot, cięcie do aeroklubu. Tango Papa Foxtrot, może ciąć ten. Możemy ciąć trawiasty Tango Papa Foxtrot. Po przecięciu pasy trawiastego załączamy światło do lądowania, załączamy stroby. I tym samym wracamy do siebie. Wyłączamy silnik i dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Fly safe. Fly safe.